Chemii, Korozji Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry. Witam pana Cezarego Godziuka, prezesa zarządu Lotos Asfalt. Witam pana Sławomira Halbryta, prezesa zarządu spółki SICOM. Witam pana Maurycego Rzeźniczaka, głównego specjalista Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni. Witam pana Witolda Sugalskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Badań PGNiG-SA. I na koniec witam panią Beatę Szymanowską, kierownika działu badań i rozwoju technologii Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Jedyną panią wśród panelistów. Temat wodoru w ostatnim czasie medialny często pojawia się zarówno w mediach, jak i w programach politycznych, w programach rządowych. Na początek pytanie do pana profesora Kazimierza Darowickiego. Jak faktycznie wodór, jaką rolę wodór w polskim miksie energetycznym w najbliższej przyszłości może pełnić? Jak ten pierwiastek, w jaki sposób ten pierwiastek może zastępować dzisiejsze źródła energii? I co jest jego mocnymi, a co jest jego słabymi stronami? Jaka jest charakterystyka, jeśli chodzi o energię pozyskiwaną właśnie z wodoru? Ja rozumiem, że moja wypowiedź będzie taka wprowadzająca do dyskusji, bo taki charakter ma to pytanie. Proszę Państwa, o wodorze już powiedziano bardzo wiele. Właściwie jak oglądamy w telewizji zdjęcia satelitarne naszej Ziemi, widzimy oświetlone regiony, to wszystko jest energia. Ci wszyscy ludzie będą chcieli żyć jeszcze wygodniej. Są duże rzesze, duża populacja ludzi, którzy żyją w ubóstwie, też by chcieli żyć na miarę współczesnych czasów. Są przekazy telewizyjne, informacje. Na pewno rozwój będzie wymagał nowej energii. Zasoby naszych surowców kopalnych nie są nieskończone. Liczba ludzi wzrasta, chęć, rozwój jest elementem naszego życia, a zasoby się kurczą. Jedyną energią, jaką mamy do pozyskania, to jest energia słoneczna i właściwie nie jest to kwestia czy, tylko jak. W wielu ekonomikach zachodnich już to zrozumiano i dużo wcześniej te kwestie rozwiązano bez takich dyskusji jak ta dzisiejsza, ponieważ prace rzeczywiste, finansowe, technologiczne nie lubią rozgłosu. My lubimy rozmawiać na ten temat. No i oczywiście wodór jest głównym aktorem tych naszych spotkań. Dlaczego wodór? Reakcja z tlenem jest najbardziej energetyczna i w związku z tym pozyskanie energii jest najbardziej efektywne. Przetworzenie na energię w ogniwach paliwowych, wydajność takiego procesu jest rzędu 60-70%. Przypomnę, że sprawność silników cieplnych to jest rzędu 20-parę%. Tyle tylko pozyskujemy, resztę tracimy. Mamy zero emisji. Największy ładunek energetyczny na kilogram. No i wszystkie cechy związane z paliwem czystym, z transportem, z przetwarzaniem. Jakie są bariery rozwojowe? Te bariery właśnie powinniśmy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Na pewno płaszczyzna polityczna. Trudno zainwestować ogromne pieniądze i czekać na rezultat za 8-10 lat, bo te efekty nie przyjdą od razu. Jeżeli chcemy coś wyjąć, to musimy coś włożyć. No i co z punktu widzenia politycznego mamy już określone wątpliwości.
sprawa organizacji. Bardzo dużo jednostek zajmuje się wodorem, dyskutują, ale mi brakuje akurat poważnej koordynacji. Jest na pewno kwestia rozwoju naukowego i roli polskich uczelni, które ja reprezentuję. Jaką rolę mają odgrywać w tej transformacji energetycznej? Chyba to nie zostało do końca zdefiniowane. Mówimy o programach, ale jakoś o uczelniach i ich roli ja specjalnie nie słyszę. Na pewno będą to kwestie legislacyjne. My musimy się przygotować już do tego. Ja wiem, że my jako nacja, również i ja, najlepiej sprawdzamy się w partyzantce. Jeżeli mówimy o technologiach wodorowych, to jak wymagana jest systematyczność, ciągły rozwój i zaangażowanie na wszystkich płaszczyznach. Tu musi być wsparcie. Jeżeli mówimy o przyszłości, tak, to wodór jest przyszłością. Przyszłością transportu, całej energetyki, mobilności. Ja akurat reprezentuję technologię ogniw paliwowych, więc uwierzcie mi Państwo, wszystkie wielkie koncerny mają już w zanadrzu rozwiązania na ogniwa paliwowe, które czekają odpowiedniego momentu, żeby wprowadzić je do gospodarki. Tak było przecież również z energetyką litowo-jonową. Okazało się, że wszystkie koncerny mają swoje modele w odpowiednim momencie czasu. Zostały one zaprezentowane. My również musimy się przygotować i skutecznie przeprowadzić tą transformację energetyczną. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Jeszcze zadam pytanie. Mówił Pan o tym, że jeśli chodzi o energetykę, transport, to kwestia czasu, że wodór faktycznie zastąpi większość innych źródeł energii. Ale czy to jest... Czy nie jesteśmy świadkami tego dzisiaj, ponieważ nie jesteśmy na to gotowi technologicznie? Czy nie jesteśmy świadkami dzisiaj tej transformacji, ponieważ wymaga ona czasu i bardziej związana jest z przejściem koncernów właśnie? Zwrócę uwagę na pewien kluczowy klincz, jaki w Polsce zaistniał. My produkujemy bardzo dużą ilość wodoru na potrzeby naszej gospodarki, zarówno Lotos, Orlen, zakłady, grupa Azoty. One są, ten wodór jest zużywany na konsumpcję w metalurgii, w technologiach nawozów sztucznych, w petrochemii. Jeżeli teraz ci nasi producenci chcieliby rozwijać bardzo szybko technologie wodorowe, to potrzebna jest druga strona rynku, odbiorca. Na razie odbiorców nie widać. Z kolei firmy, które by chciały zainwestować w technologie wodorowe, rozwijać czy to mobilność, tłumaczą, że no jak mają to zrobić, jeżeli na rynku nie ma wodoru. Jest to klincz, który trudno rozwiązać. My pewnie nie odpowiemy na to pytanie. To, co ja mówię, sprowadza się do tego, żeby w końcu zacząć budować rynek wodorowy w Polsce. Z perspektywą nie bezpośredniej zwrotności, tylko ta zwrotność będzie jednak odłożona w czasie, więc te pieniążki niejako nie dadzą bezpośrednio rezultatów. My tego nie potrafimy zrozumieć, my chcemy od razu rezultat. Niestety to chyba się nie uda. Okej, wspomniał Pan o produkcji wodoru w wielu polskich koncernach. No mamy przedstawiciela tutaj firmy Lotos, spółki Lotos Asfalt. Faktycznie Lotos wodór produkuje, wytwarza. Jednocześnie z Waszych informacji prasowych jednoznacznie wynika, że w tej chwili macie 3 instalacje do wytwarzania wodoru. Żadnej z nich nie nazywacie zieloną. Dopiero w ubiegłym roku powstała koncepcja pod tytułem projekt Green H2, która obejmuje plan wdrożenia wodoru pozyskiwanego
produkcji instalacji wodoru zasilanego zieloną energią, którą by można nazwać już całkowicie zieloną. Jak to wygląda z punktu widzenia Lotosu i czym się różni ta technologia, załóżmy w cudzysłowie tradycyjnej instalacji produkcji wodoru, a zielonej? Najpierw zdaje się, że mikrofon nie działa. Działa. A, to dobrze działa, bo nie słyszę swojego pogłosu. A w każdym razie w tej chwili rzeczywiście Lotos jest jednym z trzech największych producentów i konsumentów wodoru jak w Polsce. Polska jest też ważnym, jednym z największych z krajów, w którym produkujemy najwięcej wodoru. On jest w grupie Lotos używany do celów, do produkcji paliw tak naprawdę. I tyle tylko, nie mówimy o nim, że jest zielony, dlatego że jest pozyskiwany z gazu ziemnego. Wodór na ziemi jest jak związany jak najczęściej w dwóch postaciach, czyli jednej w postaci węglowodorów, w szczególności gazu ziemnego, a drugiej woda. I ekonomicznie jak, no, wielokrotnie taniej jest osiągnąć czy uzyskać wodór jak z gazu ziemnego. Natomiast jak wiadomo, przy tym emituje się ogromne ilości dwutlenku węgla, nieporównywalne do ilości wyprodukowanego wodoru. Elektroliza, czyli elektroliza wody, czyli pozyskiwanie wodoru z wody, jest innym procesem, który w zależności od tego, jakie jest źródło energii, czyli jakie jest źródło prądu, może być albo zielony, albo czarny, albo szary. I oczywiście to co chcemy zrobić, to do produkcji jak wodoru w procesie elektrolizy stosować prąd powstały, tak jak pan profesor mówił, ze słońca. Ze słońca albo wprost, czyli z paneli słonecznych, albo ze słońca, jako że ono jest jak głównym czynnikiem powstawania wiatrów w atmosferze ziemskiej. I mamy przed sobą projekt budowy dużych ilości wiatraków na Bałtyku. Mamy i w związku z tym Lotos planuje zarówno jak zasilać je z postawionych, znaczy elektrolizery produkujące zielony wodór, zarówno z własnych źródeł energii zielonych, jak i też tych kupowanych za pośrednictwem polskiej sieci energetycznej. Czyli no, projekt Green Haden jakby koncentruje się na zasilaniu procesu wytwarzania wodoru zieloną energią. Tak. Tak skracając. Jest on też tam kilkuetapowy, dotyczy dystrybucji później tego wodoru w różne miejsca. Niech pan jeszcze parę słów tak etapowo powie, co ten projekt docelowo, co poprzez ten projekt Lotos chce osiągnąć. Lotos Green H2, ten projekt, główną myślą jest jak budowa instalacji elektrolizerów. Natomiast jest on powiązany jak z kilkoma elementami. Te elektrolizery będą produkować wodór, który na pierwszym etapie zdecydowanie będzie zazieleniał naszą rafinerię. Czyli będziemy używać zielonego wodoru w miejsce szarego. I tym samym zakładamy, że odpowiednie regulacje, które mają wejść jak w przyszłości, nie ma ich teraz, powodują, że będzie sens ekonomiczny jak tego przedsięwzięcia. To jest pierwszy krok. Następny krok po powstaniu energetyki wiatrowej, którą prowadzi kilka niezależnych firm,
będzie na rynku czy na Pomorzu duża ilość jak niestabilnych jak źródeł energii i w związku z tym nasza farma elektrolizerów będzie mogła produkować jak wodór w tym czasie, kiedy jest, są nadwyżki energii na rynku, natomiast zamieniać go na energię elektryczną w momencie, kiedy brakuje prądu w porozumieniu z polskimi sieciami energetycznymi. Czyli taką rolę stabilizującą systemu energetycznego będzie docelowo ten projekt również jak spełniał. I chyba to jest bardzo ważny element związany z Pomorzem, tak? Ponieważ no będziemy mieli do czynienia z źródłami energii, na przykład morskimi farmami wiatrowymi, gdzie ten odbiór tej energii, no jest problem z odbiorem tej energii, magazynowaniem tej energii i gdzieś skierowanie energii wytwarzanej na przykład przez morskie farmy wiatrowe podczas dużych niedoborów od klientów, konsumentów może spowodować wytwarzanie w tym momencie energii, przekazanie tej energii na proces produkcji wodoru i wykorzystywanie jej w przyszłości. Tak dokładnie, jak pan powiedział. Tylko jeżeli to było pytanie, to nie do końca. Nie, to jakby to skwitowanie tego, co pan mówi i tam kolejny etap tego Green H2. Tutaj jeszcze jak dodam taki jeden obrazek, czy element takiej układanki, na Pomorzu jest dużo takich naturalnych formacji skalnych, które umożliwiają, które byłyby bardzo dobrym ekonomicznie miejscem na magazynowanie gazu, to są kawerny solne. To jest dodatkowy element. No i wreszcie ostatni element, no to jak wszyscy jak o tym się domyślają, mówią, wodór używany w komunikacji. Jesteśmy tutaj w tak dobrym położeniu, że mamy porty, mamy statki, które albo inaczej będą statki napędzane wodorem. Komunikacja dużej aglomeracji miejskiej jest również jest planowany zakup autobusów, które będą napędzane wodorem. No i wreszcie, czyli komunikacyjne, to będzie ten trochę może przedostatni, bo jeszcze jedno jak źródło ważne zużycia wodoru, może nie teraz, bo teraz znowu nie ma warunków odpowiednich, nie ma odpowiednich rurociągów, natomiast w przyszłości myśli się o tym, żeby dodawać wodór do sieci gazu ziemnego i w procesie współspalania zmniejszyć ilość spalanego gazu ziemnego na rzecz jak zielonego wodoru, a za wiele, wiele lat może pozostanie już sam wodór. Dziękuję. Dziękuję. No, pojawia się temat dystrybucji i magazynowania. Mamy tu przedstawiciela PGNiG, pana Witolda Sugalskiego. Jak to wygląda z państwa perspektywy? Czym różni się wodór, jeśli chodzi o magazynowanie, o dystrybucję w stosunku do gazu ziemnego na przykład? To jest bardzo skomplikowane zadanie i zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, chciałem jakby jasno powiedzieć, że lokowanie wodoru z powrotem i mieszanie go z gazem ziemnym jest jakby ostatecznością, tak? To jest coś, co powinniśmy robić jako ostateczne, nie wiem, zagospodarowanie tego wodoru, no bo on jest surowcem dużo bardziej wartościowym niż gaz ziemny, tak? To każdy tam sprytny potrafi pomieszać złoto ze srebrem i sprzedać w cenie srebra, nie? No to generalnie rzecz biorąc wszystkie innowacje idą w to, żeby wartościowe, wysokowartościowe produkty zastępować niskowartościowymi. Jakkolwiek takie rozwiązania na pewnym etapie rynku na pewno będą, tak? Druga rzecz jest taka, o której musimy mieć świadomość, że sieć gazowa to nie jest takie urządzenie, jak mamy w domu. Sieć gazowa powstawała w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat w czasach nieboszczki
komuny, w której standardy były takie, jak tam się panu co ledwo czytał, udawało, te rurociągi były kładzione zgodnie z dokumentacją techniczną, której dzisiaj nikt nie zna. Więc co do zasady, tyle można przesłać, ile najsłabsze ogniwo. Cała sieć nie jest w tej chwili zbadana. My w PGNiG prowadzimy teraz projekt Ingrid Power to Gas, w którym będziemy wyciągali kawałki istniejących sieci i badali na różne stężenia wodoru i mieszanin wodorowych, tak żebyśmy my mieli pewność, co to są za kawałki. No i kolejny element jest taki, czy końcowe użytkownicy będą w stanie ten gaz, tą mieszaninę zużyć, tak? No bo podobnie jak kiedyś zamienialiśmy benzynę na bezołowiową ze ołowiowej i efekt był taki, że wszyscy dolewali tego dodatku ołowiowego zaraz za stacją benzynową. Ja urodziłem się na Śląsku i tam w latach, pod koniec chyba lat 90. była zmiana gazu, parametrów gazu i wymieniano z PGNiG, wtedy to się tam nazywało chyba Śląska Spółka Gazownicza, wymieniała wszystkie palniki w kuchenkach, tak? To też musimy, to, że my potrafimy coś przesłać, to nie znaczy, że klient będzie potrafił to bezpiecznie zużyć. Więc problem jest taki dość od strony technicznej, nie tylko sieć. Sieć nie jest jednolitym urządzeniem. Powstało badanie, które pokazuje, że w zasadzie do 5% to ja bym tutaj powiedział, że możemy w sensie takim na pewniaka, jakkolwiek badań polskich, krajowych na ten temat nie mamy, ale na pewno możemy, dużo sieci jest przystosowanych do znacznie większych stężeń wodoru, żeby można go było przesyłać jako mieszaninę, tak? Natomiast no, ekonomicznie jest to bardzo mocno nieuzasadnione moim zdaniem, no bo wszystkie modele tam, gdzie mówimy, że wodór jest tańszy, to nie jest tańszy z gazu, tak? Wy go robicie z gazu po to, żeby stał się wartościowym produktem, żeby go potem znowu wprowadzić do tego gazu, wie pan, to jest takie mocno, mocno problematyczne, ale odnośnie sieci, no to w przypadku mieszanin jesteśmy w stanie sobie poradzić. W przypadku składowania, to jakbyście państwo chcieli porozmawiać, to na sali widzę eksperta, pana doktora Wilkosza, to on państwu udzieli tam szczegółowych, technicznych wyjaśnień, ale co do zasady wodór jest takim uciekinierem, tak? On dość łatwo penetruje te miejsca, które są dla gazu ziemnego szczelne. Wodór sobie daje radę, przenika przez te uszczelnienia, w związku z powyższym największym problemem jest dostosowanie materiałów i w magazynowaniu do specyfiki wodoru. Tu też mamy przygotowany program badawczy, tak, chcemy wybudować małą badawczą kawernę, na której będziemy chcieli zbadać dostępne technologie, w tym polskie, produkcji uszczelnienia, tak żeby ta kawerna mogła pełnić funkcję magazynu energii. Więc co do zasady uciekinier, po drugie trochę inaczej zachowuje się niż gaz ziemny przy sprężaniu i rozprężaniu. Po trzecie w jednostce objętości niesie mniejszą energię, ale większą w jednostce masy. No ale mówimy o fazie gazowej, więc w jednostce objętości niesie mniejszą fazę. No i tak już na koniec, żeby ten optymizm, jak jeszcze u kogoś został, zabić, no to mamy standardy dostawy gazu, tak? No i gazem wysokometanowym jest gaz, w którym tego metanu jest, zgodnie z informacją powieszoną na stronie gaz systemu, 97%, tak? No to jeżeli ja włożę do tego gazu wysokowartościowy 5%, tak, wodoru, no to ja zdowngrade'uję wartość pozostałych 95% mojego produktu, który jest gazem. W związku z powyższym muszą za tym podążać regulacje, które będą określały nowe standardy dla tych mieszanin gazowych, nowe standardy dostaw i nowe standardy rozliczeń, w tym również liczników gazu, bo jak pan rozumie, ten gaz też troszkę inaczej w tych licznikach się może będzie zachowywał i też mamy bardzo intensywny program badawczy, gdzie będziemy wszystkie dostępne na naszej sieci urządzenia badali na różne stężenia mieszanin gazu ziemnego i wodoru, no bo to nawet małe odchyłki w perspektywie tam kilku milionów klientów robią duże wartości, więc to tak z punktu widzenia sieci to tak wygląda. Zwrócił pan, no okej, okay, szczelność sieci, szczelność magazynowania, największe wyzwanie, dopasowanie załóżmy palników w instalacjach. Myślę, że to nie jest jakiś większy problem. Wiele gospodarstw przeskakuje załóżmy z butli na gaz, gaz z butli na gaz dystrybuowany z gazociągów, też to wymaga jakiegoś tam wymiany palnika. Nie jest jakaś to skomplikowana operacja, ale na początku pan wspomniał, wymiana liczników, no bardziej. No, to już faktycznie. Moim zdaniem, wie pan, wymiana w jednym domu, a w kilku milionach gospodarstw. Zgadza się. W jakimś czasie, w którym pan
albo dostarcza jedno paliwo i ma pan palnik zoptymalizowany na jedno paliwo, albo dostarcza pan drugie paliwo i ma pan palnik zoptymalizowany na drugie paliwo. Więc mówię, pamiętam to, jak ta robota była na Śląsku, to trwało bardzo długo i na początku mieliśmy jeden palnik na pięcioosobową rodzinę. Herbatę się dało ugotować, zupę się dało, ale już jakieś bardziej skomplikowane dania, to trzeba było wybrać, co będzie ciepłe, nie? Okay, logistycznie to naprawdę to jest duże zadanie, mimo że się wydaje, że jak ktoś w domu zmienił butlę tam z LPG na gaz ziemny i sobie przekręcił 4 palniki, to no problem. Ale mówimy o milionach palników, możliwie w jak najkrótszym czasie i wybrać moment zmiany z jednego paliwa na drugiego i utrzymać, bo jak się umówimy na te 5% i zoptymalizujemy na te 5%, to my to musimy trzymać. Co, to jest wyzwanie. Co wymaga właśnie ciężkiej pracy tutaj doktora Wilkosza i jego kolegów z Gas Storage Poland, żeby tak przygotowywali systemy magazynowe, żeby cały czas ta mieszanina mogła w sposób stały powstawać. Jednocześnie wspomniał pan, że jakby mieszanie wodoru z gazem ziemnym jakby ujmuje wartości, ujmuje potencjał energetycznemu temu źródłu energii. W takiej sytuacji w jakim kierunku powinniśmy kierować wodór? Jeśli niekoniecznie... Ujmuje to może nie jest dobre słowo, tak? Mieszamy drogi produkt z tanim, tak? Który w efekcie mieszaniny powoduje, że całość tego produktu, nawet tego tańszego, jeszcze nie spełnia parametrów i schodzi do produktu drugiej kategorii dzisiaj. Tak? Więc to jest jak gdyby to co ja chciałem przekazać, żeby było jasne, tak? To ekonomicznie to w złotówkach to w ogóle jest samobójstwo. Czyli gdzie kierować wodór, żeby to w złotówkach było lepszą kalkulacją? Pracowaliśmy teraz nad wnioskiem, który składaliśmy do IPCEJA w związku z naszym projektem wielkoskalowych magazynów energii, nad którym tam pracujemy w PGNiG-u. I w ramach tego przeglądaliśmy inne wnioski i tak patrzyliśmy, jak to robią inni, tak? Niemcy budują na lokalnych klastrach takich wodorowych, to jest jakieś miasto, jest jakaś stacja benzynowa, jest jakiś punkt, jakaś ciepłownia przerobiona, zazwyczaj to ona jest na silnikach, tam też rozmawialiśmy z Jenbacherem, to są silniki wewnętrznego spalania tłokowe, na których oni ten wodór przerabiają na energię elektryczną. Bardzo dużo projektów jest portów. Wszyscy, tak nie wiem, ja tam nie jestem ekspertem od portów, ale w Norwegii tam jest chyba z 5 projektów, w których jest port. Jest hub wodorowy, jest transport wewnętrzny w porcie wodorowy, są promy wodorowe i wydaje mi się, że powinniśmy pójść od tego zastosowania wodoru jako high value chemicals, tak? Jeżeli znajdziemy zastosowania dla wodoru jako high value chemicals, czyli ekwiwalent paliw, ekwiwalent jakichś produktów dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, amoniak, metanol, przepraszam, tak, metanol, ten niezdrowy alkohol. Tak, to są produkty, w których jak gdyby wodór ma swoją wartość i ona jest wartością większą od gazu ziemnego pierwotnie, tak? I w tych obszarach powinniśmy to próbować zagospodarować. Oczywiście mając w świadomości to, że ta energia elektryczna będzie powstawała z tego OZE i tego wodoru będzie jakby coraz więcej i wykorzystywać go do bilansowania sieci. Bo tutaj też nie zostało to jasno powiedziane, albo ja nie zrozumiałem. Znowu, wodór nie jest pierwotnym źródłem energii na Ziemi, tak? On jest na Słońcu. Na Ziemi on jest stanem, z energii my przerabiamy wodór i możemy z niego coś zrobić i odzyskać z powrotem tą energię w łącznej sprawności teraz, bo pan profesor mówił o tam 70%, tak? Ale elektrolizery też mają 70%, tak? Więc razem 0,7 razy 0,7 to już nie wygląda tak pięknie. I kiedy to będzie możliwe? To już tak kończąc moją wypowiedź, bo zastosowania energetyczne nie są moim zdaniem tym ani pierwszą, ani drugą falą, ale pierwszą jest to, że moim zdaniem w perspektywie kilku lat coraz mniej będzie tej cząstki kosztów zmiennych w produkcji energii elektrycznej. Coraz więcej OZE, który charakteryzuje się kosztami stałymi, a coraz mniejszy będzie ten element kosztów zmiennych, kosztów węgla, kosztów gazu ziemnego, co prawda tam ta perspektywa jest dłuższa. I jeżeli doprowadzimy do takiego stanu, że energia elektryczna będzie kosztem stałym, to wydaje mi się, że ten wodór stanie się na tyle tani i na tyle powszechny, że będzie mógł taką metodą dysocjacji przechodzić do kolejnych coraz niższych tych poziomów rynku, gdzie jego wartość jest coraz mniejsza i wypierać tradycyjne produkty. Tak? Okej, dziękuję. No,
jak gdyby to bardziej efektywne wykorzystanie wodoru, no tu zdecydowanie kieruję do pana Sławomira Halbryta ze firmy Siscom. Tu przy pana nazwisku pojawia się klaster technologii wodorowych, Pomorska Dolina Wodorowa i kilka bardzo ciekawych projektów związanych z transportem. Czytałem o pociągu wodorowym z Gdyni na Hel oraz o jednostkach do obsługi morskich farm wiatrowych, które mogłyby być zasilane wodorem powstałym na instalacjach zlokalizowanych bezpośrednio przy morskich farmach wiatrowych. Proszę o parę słów na temat pana działalności i koncepcji związanych z klastrem. Klaster wodorowy, technologii wodorowych powstał 4 lata temu i było to porozumienie kilku firm, w tym również grupy Lotos, gdzie znaleźliśmy taką platformę współpracy, mówiąc przede wszystkim o promowaniu technologii wodorowych w gospodarce, o współpracy przy realizacji wspólnych projektów, pozyskiwaniu finansowania na te projekty, ale oczywiście kluczową sprawą było zaangażowanie większej grupy przedsiębiorstw. Bo to oczywiście 6 przedsiębiorstw to była tylko namiastka, to byli założyciele, którzy swoją pasję do wodoru, ale też pewną wizję zastosowania wodoru chcieli przekuć w konkretne działania. Ja osobiście wodorem zajmuję się od 12 lat. 12 lat temu to w zasadzie czułem się, jakbym opowiadał o niestworzonych rzeczach. Wszyscy pukali się w głowę, twierdząc, że wodór to jest jakaś mrzonka i raczej trudno będzie w ogóle mówić o jakiejkolwiek komercjalizacji. 6 lat temu, kiedy wpadliśmy na pomysł zawiązania klastra wodorowego, już było troszeczkę inaczej, bo okazało się, że w Polsce jest szereg uczelni, które w swoim czasie wykonały szereg prac badawczo-rozwojowych, ale zazwyczaj one kończyły się odłożeniem na półkę, bo to nie był ten moment, nie było zainteresowania gospodarki, nie było też technologii, a już na pewno nie było pieniędzy na to, żeby można było rozwijać pomysły, które pojawiały się na uczelniach. Oczywiście za granicą Japończycy pokazywali już ogniwa paliwowe, pokazywali już samochody napędzane wodorem, ale ciągle jeszcze to była taka sfera, powiedziałbym, pilotaży, pewnych marzeń dotyczących wodoru. 4 lata temu zawiązaliśmy klaster i w ramach podczas pierwszej naszej konferencji klastrowej, konferencji dotyczącej właśnie promowania wodoru, na której zrobiliśmy takie podsumowanie, taką fotografię na tamten moment, co się dzieje w ogóle w tematyce wodoru. I wtedy stwierdziliśmy, że dzieje się bardzo dużo, że wielu przedsiębiorców, wiele firm, wiele instytutów jednak rzeczywiście pracuje nad tematami wodorowymi, nad technologiami wodorowymi i szuka ciekawych zastosowań. Ale to ciągle jeszcze był taki okres, kiedy nie mówiło się o finansowaniu, a więc mieliśmy taki okres, kiedy już mówiło się o wodorze, ale ciągle jeszcze nie widzieliśmy na horyzoncie pieniędzy, które mogły ten proces zdynamizować. Rok później podpisaliśmy deklarację o powołaniu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Mamy tą satysfakcję, że właśnie Pomorska Dolina Wodorowa była tą pierwszą doliną, która miała za zadanie stworzyć ekosystem. Ekosystem, tutaj pan profesor mówił o tym, że jest podaż, jest popyt, że nie ma tego popytu, nie ma tej podaży i nie ma tej równości, czyli tej równowagi. Ale myśmy założyli, że właśnie Pomorska Dolina Wodorowa powinna być takim miejscem, gdzie jednocześnie powstaje technologia, gdzie są firmy, które budują tą infrastrukturę, ale są też odbiorcy, którzy będą ten wodór oczywiście odbierać i będą go konsumować. I w naszym projekcie Pomorskiej Doliny Wodorowej założyliśmy, że chcemy wdrażać pomysł transportu zeroemisyjnego opartego właśnie o wodór i tutaj zostawię koledze chyba kilka słów na ten temat, nie będę tego rozwijał,
Mówiliśmy o tym, że właśnie pociąg wodorowy byłby chyba takim symbolem przejścia na zeroemisyjny transport, a mamy tutaj niepowtarzalną okazję, bo możemy stworzyć, znaczy uruchomić linię zasilaną, kolejową linię obsługiwaną przy pomocy właśnie wodoru na hel, prawda? Czyli mogliśmy wykorzystać ciekawą zbitkę, również słowną, i nazwaliśmy ten pociąg Highway to Hell. Czyli chcieliśmy wykorzystać również fakt, że ta linia nie jest zelektryfikowana i wręcz namawiamy wciąż, aby jednak nie elektryfikować linii na Hell, ponieważ no, ta elektryfikacja zniszczy nam ten krajobraz. Zobaczymy tam słupy i druty, które będą wisiały, więc myślę, że chyba nikomu na tym nie zależy. Ale pociąg zeroemisyjny, taki właśnie wodorowy, mógłby spokojnie obsługiwać ruch turystyczny, ruch pasażerski, ale myślę, że stałby się też w pewnym sensie atrakcją, która byłaby ciekawym po prostu przeżyciem przejechać się takim właśnie pociągiem właśnie na Hel. Oprócz tego myśleliśmy o tym, że w ramach Pomorskiej Doliny Wodorowej, no przecież w sumie naszym najbogatszym, największym zasobem jest morze, jest zatoka, są porty. Myśleliśmy o tym, aby również jednostki pływające, które czy pasażerskie, czy też obsługujące nasze porty, czy stocznie, były również zasilane wodorem. To był pierwszy projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej, natomiast drugi projekt, o którym tu pan wspomniał, to był projekt Neptun, który również powstał w naszym klastrze. To był projekt, który był mocno osadzony w ogromnym projekcie offshore'owym, czyli budowy farm wiatrowych na morzu. I wtedy oczywiście, patrząc szeroko na możliwości, które stwarza farma wiatrowa na morzu, uznaliśmy, że ciekawym rozszerzeniem tego projektu może być wykorzystanie tej energii, która powstanie, a jej będzie bardzo dużo, jej będzie w nadmiarze. Ale żeby wykorzystać właśnie na miejscu, na farmie wiatrowej, po to, żeby wyprodukować na miejscu zielony wodór, do tego, żeby zasilić jednostki pływające, te, które będą obsługiwały czy serwisowały w przyszłości farmy wiatrowe. Opracowaliśmy całą konstrukcję takiej stacji transformatorowej, na której będą urządzenia, będzie elektrolizer, będą urządzenia do tankowania. Oczywiście wyobrażamy sobie tankowanie jednostki pływającej na morzu nie jest zadaniem banalnym, ale takie rozwiązania również przewidujemy, aby można było na tym niestabilnym poziomie, oczywiście falującego morza, można było również zatankować jednostkę pływającą, niedużą, serwisową, 40-metrową jednostkę. I oczywiście te jednostki, chodzi o to, żeby zaprojektować i wybudować w naszych stoczniach jednostki pływające, obsługujące właśnie farmy wiatrowe, a będzie ich bardzo dużo, i żeby były one napędzane wodorem. Oczywiście w portach naszych również musi się znaleźć stacja tankowania wodorem, bo przecież czy to na morzu, czy to w portach, oczywiście takie zasilanie, czy takie tankowanie musi się odbywać. A więc w ramach klastra wodorowego, technologii wodorowej, który dzisiaj liczy już ponad 40 firm z różnych branż, bo patrzymy na klaster tak właściwie szeroko, horyzontalnie, bym powiedział, że w zasadzie wszystkie sektory naszej gospodarki i branży mogą znaleźć swoje zadania w tematyce wodorowej. Instytuty badawcze, które będą miały szereg problemów do rozwiązania, zapraszamy do współpracy. Jednostki samorządu terytorialnego, które przecież w pierwszym rzucie, tak jak zresztą tutaj już mówiliśmy, jeśli chodzi o transport, szczególnie komunikację miejską, będą tymi beneficjentami, tymi odbiorcami wodoru, szczególnie tego zielonego. To tak widzimy, powiedziałbym, w takim bardzo dużym skrócie klaster wodorowy, jego zadania i projekty, które tutaj przewidujemy. Liczymy na to, że te projekty uzyskają dofinansowanie. Źródeł tego finansowania jest oczywiście sporo, aplikujemy o te środki. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, jeśli mogę tutaj trochę rozszerzyć wypowiedź moich przedmówców. Mianowicie wodór będzie rozwijał się z pewnością w takich dwóch streamach. Pierwszy to będzie ten wielkoskalowy, który jest oczywiście również promowany przez Unię Europejską
gdzie mówimy o ogromnych ilościach energii elektrycznej przeznaczonych na produkcję zielonego wodoru i tu chociażby, tak jak mamy w przypadku projektu Green H2, moce, które tam zostały przewidziane do produkcji tego wodoru są gigantyczne, są ogromne. A więc wyprodukujemy tam, Lotos wyprodukuje ogromną ilość zielonego wodoru. I oczywiście ma możliwość zastosowania tego wodoru do swoich procesów produkcyjnych, ale również będzie mógł, i myślę, że to też się wydarzy, na pewnym etapie rozwoju, że ten wodór zielony będzie mógł być na przykład transportowany w przyszłości rurociągami. I ta wielka skalowa produkcja zielonego wodoru, ona oczywiście będzie się opłacać wtedy, kiedy ta skala produkcji będzie duża, bo na początku to mamy świadomość, że to będzie oczywiście proces nieopłacalny, absolutnie się z tym zgadzam. Skala zrobi swoje, prawda? Instytuty badawcze, mimo że już dużo rzeczy, dużo technologii zostało opracowanych, to ciągle jeszcze, myślę, że w tej chwili ja to obserwuję, dostały taki impuls do tego, żeby zacząć tworzyć na nowo, poszukuje się nowych rozwiązań, zwiększa się efektywność energetyczna urządzeń, poszukuje się nowych materiałów na elektrody w elektrolizerach, nowe systemy czy nowe rozwiązania dotyczące magazynowania. Kiedyś właśnie w ogóle o tym się nie mówiło, a teraz staje się to bardzo popularne, czyli tak zwane magazyny chemiczne, czyli wiązanie wodoru w związkach, różnych związkach chemicznych i potem uwalnianie tego wodoru. One znacznie obniżają koszty, ale też zwiększają efektywność magazynowania. A więc pojawiło się wiele impulsów, które uruchomiło szereg różnych działań. Mam nadzieję, że teraz one będą poparte większymi pieniędzmi. Unia Europejska oczywiście deklaruje, w naszych programach w przyszłości też pojawiają się pieniądze na wodór, a to oznacza, że uruchomimy proces skalowania tych działań. Ale jest jeszcze drugi nurt, bo wodór bardzo świetnie komponuje się w produkcji rozproszonej. Tutaj też padło takie stwierdzenie, Niemcy w swoich wyspach energetycznych czy klastrach energetycznych też promują takie rozwiązanie produkcji zielonego wodoru w zasadzie na miejscu, w rozproszeniu, czyli wykorzystując lokalne zasoby energii zielonej, czy to z wiatru, czy z farm fotowoltaicznych, do tego, żeby na miejscu wyprodukować wodór. Oczywiście on w tej produkcji jednostkowej będzie droższy, ale ma tą przewagę, że nie trzeba go transportować, czyli jest już możliwość wykorzystania tego wodoru na miejscu, co ma swoją bardzo istotną zaletę, no bo niepotrzebne są rurociągi, które prędzej czy później powstaną, a nie potrzeba też wozić tego wodoru, bo wodór jest bardzo niewygodny do transportu takiego w bateriowozach czy w takim transporcie kołowym. A więc pojawia się też drugi mechanizm rynkowy, który może dostarczać nam wodór zielony lokalnie na wyspach energetycznych. A więc ta transformacja energetyczna będzie się odbywała moim zdaniem w dwóch torach, czyli w tym właśnie wielkoskalowym streamie produkcji ogromnych ilości wodoru i nawet jeśli to będzie wodór z elektrolizy, to będzie on taniał, a drugi to właśnie ten rozproszony, który będzie budowany na miejscu właśnie w takich wyspach energetycznych. Dziękuję. W naturalny sposób pana wypowiedź wskazuje tutaj na kolejnych rozmówców, zarówno na przedstawiciela miasta Gdyni, jak i portu Gdynia. Ja może zacznę od pani, żeby nie było, że kobieta wypowiada się na końcu. Pani Beato, jak wodór postrzega Zarząd Morskiego Portu Gdynia, rozwój tej technologii, jeśli chodzi zarówno o zasilanie jednostek, na przykład wskazanych offshore'owych, czy jednostek, które wykonują operacje portowe na terenie portu, takie jednostki bliskiego zasięgu, czy jeśli chodzi o energię, którą można wykorzystać na potrzeby operatorów, na potrzeby pracy w samym porcie. Bardzo dziękuję za tak bardzo ważne pytanie dla nas jako portu. Chciałabym powiedzieć, że wodór to trend, który teraz obecnie jest rozwijany w celu neutralności klimatycznej i bardzo dużo instytucji i organizacji ostatnio wydało ważnych dla nas różnych rozporządzeń, dyrektyw, między innymi jest to Fit for 55. Z tego dokumentu wynikają obostrzenia zarówno dla armatorów, jak i portów. Dokumenty te wskazują, że po
2026 roku będziemy musieli przygotować odpowiednią infrastrukturę dla tych środków transportu, które generują bardzo wysokie emisje spalin. Wobec powyższego te dokumenty są dosyć świeże, bo one mają zaledwie kilka tygodni. Wobec tego musimy się do tego przygotować. To dotyczy armatorów, którzy muszą przygotować swój tonaż, zmienić go w zasadzie na niskoemisyjny. Oni po zmianie napędów w tych jednostkach będą wymagali wręcz od nas, żebyśmy przygotowali tą infrastrukturę. Przygotowujemy cały proces obsługi tych odbiorców tej usługi i to nie tylko oczywiście transport morski, to również transport lądowy. My jako centrum, które obsługuje wszystkie środki transportu, pracujemy tutaj z moimi przedmówcami w różnych tematach. Z niektórymi przedmówcami zgadzam się, z niektórymi mniej, ponieważ cały czas nasza współpraca odbywa się od kilku lat i to nie jest tak, że od razu można przystąpić do wykorzystania wodoru przez środki transportu. To trzeba zbudować popyt, przygotować podaż, kadry odpowiednie, tak jak pan profesor o tym wspominał. Nasze działania jako animatora wodorowego polegają na zachęceniu naszych operatorów terminali, żeby wymieniali też swój sprzęt na zeroemisyjny. Są to różne reach stackery czy ciągniki terminalowe, które mamy nadzieję będą mogły mieć te ogniwa wodorowe i w ten sposób będą obniżane te emisje na terenie portu. Co jest dla nas istotne, to że musimy współpracować i wiedzieć, że ten proces jest bezpieczny. Jakieś 2-3 tygodnie temu byliśmy w Niemczech wspólnie z Lotosem, z przedstawicielami Lotos i patrzyliśmy na bezpieczeństwo tego procesu. Przykładem takim może być, dlaczego to dla nas jest tak istotne, przykładem może być LNG. Kilka lat temu rozpoczęliśmy proces LNG, nie było ani rozporządzeń, ani wytycznych. Proces LNG jest dosyć niebezpiecznym procesem, niemniej przygotowaliśmy pewne ćwiczenia razem ze służbami, między innymi Strażą Pożarną i wskazaliśmy, w jaki sposób można bunkrować jednostki paliwem LNG. Do chwili obecnej nie ma tam rozporządzeń. Mając na względzie właśnie ten długi proces, rozpoczęliśmy też kilka lat temu proces przygotowania obsługi wodoru. 2 lata temu, tak jak już tutaj wspomniano, przystąpiliśmy też do Doliny Wodorowej. Rok temu przystąpiliśmy do klastra wodorowego. Zachęcamy, animujemy naszych operatorów terminali, żeby również uczestniczyli w tym całym procesie. Mamy nadzieję, że na terenie naszego portu będzie przeładowywany zielony wodór, mimo że słyszałam na poprzednim panelu, że nie powinno się koloryzować wodoru, tylko bardziej obliczać się jego emisyjność do atmosfery. Niemniej dla mnie, jako dla nieinżyniera, powiedziałabym, łatwiej jest operować szarym, zielonym, niebieskim wodorem. Więc myślę, że dla nas jako portu ważne jest, żeby na naszym terenie był oferowany zielony wodór. Co jeszcze jest dla nas istotne? To, że gdy nasze terminale wymienią swój sprzęt, urządzenia o napędzie wodorowym, to będziemy mieli tę podaż wodoru, czyli że będziemy mieli dostawę tego wodoru przynajmniej od tego 2023 roku. To, że do portów będą musiały statki
w ramach tych dyrektyw, o których wspomniałam, będą musiały w tym całym systemie, unijnym systemie handlu emisjami wykazywać, że one spełniają te warunki, to jest istotne po 2026 roku, ale dla nas by było bardzo istotne, gdybyśmy my na naszym terenie portu wcześniej już przygotowali taką podaż dla tych odbiorców, którzy są zainteresowani, bo trzeba jasno powiedzieć, mamy potrzebę tego wodoru zastosowania, mamy chętnych, czyli terminale operacyjne są chętne, żeby stosować ten sprzęt napędzany na wodór, ale nie mamy paliwa, czyli musimy, oczekujemy od właśnie firm paliwowych, żeby dostarczyły nam to paliwo przynajmniej część, tak, w tym pierwszym okresie. Mam nadzieję, że również będą stworzone te stacje tankowania, gdzie samochody ciężarowe, które wjeżdżają na teren portu, będą mogły z tego korzystać. Niemcy, którzy przodują w tym wodorze, cała sieć, ten hub przemysłowy koło Rotterdamu i Amsterdamu, oni już w tym roku prawdopodobnie zakończą budowę największych elektrolizerów, które będą o odpowiedniej mocy wykorzystywać ten wodór w celu napędu do samochodów ciężarowych. Myślę, że ten kierunek jest istotny dla nas wszystkich w łańcuchu dostaw. Podsumowując, uważam, że wszelkie dyrektywy, które obecnie zostały wydane, powodują wzrost kosztów dla armatorów. Ten wzrost kosztów też będzie widoczny w działalności portów i terminali, tak? Niemniej, mając świadomość tego, że jak ważna jest transformacja gospodarki w kierunku wodoru, jesteśmy na to przygotowani. Szanowni Państwo, myślę, że Port Gdynia pretenduje do tego, by być takim pionierem wodorowym w Polsce. Mając na względzie nasze poprzednie doświadczenia, myślę, że to zdanie jest akurat prawdziwe. Zgadzam się, no myślę, że bardzo ważnym elementem jest też fakt, że Port Gdynia, no, będzie portem instalacyjnym dla morskich farm wiatrowych i tutaj zarówno ta flota, która będzie budowała morskie farmy wiatrowe, jak i później obsługiwała, dla niej portem macierzystym będzie Port Gdynia i te technologie w porcie Gdynia faktycznie będzie można wdrażać. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni, główny specjalista Wydziału Strategii, pan Maurycy Rzeźniczak. Jak miasto Gdynia patrzy na wodór, na udział energii wodorowej w transporcie miejskim? W jaki sposób Gdynia chciałaby z wodoru w perspektywie najbliższych 10-15 lat korzystać? Dzień dobry, witam Państwa. Gdynia jest, jak wiele miast, po tej stronie popytu, czyli jesteśmy w zasadzie spięciem tego łańcucha pojawiającego się wodoru. Też zależy nam oczywiście na tym, żeby to był zielony wodór, idąc z koloryzacją tego paliwa. Niemniej, gdzie możemy to zastosować z punktu widzenia miast, tak jak to Gdynia ma w zwyczaju, też dbamy o to właśnie, żeby poruszać się w ramach zeroemisyjnego transportu. Jesteśmy na pewno jednym z prekursorów również tych różnych technologii, które temu służą. Zeroemisyjny transport to z naszego punktu widzenia przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i możliwość poprawy jakości powietrza, którym wszyscy przecież wspólnie oddychamy. Z naszego punktu widzenia to jest zastosowanie w transporcie publicznym. To jest jeden z obszarów bardzo ważnym. W tej kwestii współdziałamy tutaj i w ramach klastra, i w ramach współpracy również z Portem Gdynia, żeby stworzyć taki, może nie ekosystem, ale pewną formę spójnego odbioru, po to, żeby ta skala była na tyle atrakcyjna, żeby tutaj grupa
Lotos była bardziej zmotywowana do szybszej dostawy tego paliwa zielonego na nasz obszar. Czyli mamy do czynienia z transportem publicznym. Tutaj mieliśmy okazję z Gdańskiem, Tczewem i Wejherowem stworzyć taką grupę zainteresowanych miast wdrożeniem właśnie wodoru w transporcie publicznym. Przygotowaliśmy taką sobie wspólną koncepcję tego wdrożenia, no bo to, że mamy gdzieś wodór dostępny, to jest jedno, czy on będzie w formie rozproszonej, produkowanej, to są nowe tendencje, które nas też bardzo cieszą, lub będą dostarczane przez grupę Lotos do naszych zajezdni, lub wcześniejsze wypowiedzi grupy Orlen, a tak naprawdę bardzo możliwe, że multienergetycznego koncernu, który będzie miał szansę nam to dostarczać. No i tutaj myśleliśmy o tym, aby przygotować się do tego od strony takiej stricte operacyjnej. W związku z tym przygotowana koncepcja pozwoliła nam też ocenić, jak to faktycznie wygląda. No bo oprócz tego, że dobrze mieć wodór, to też trzeba niestety zdobyć na to środki. Jak Państwo wiecie, pojawiły się dwa programy, a właściwie jeden program z dwoma edycjami, transport, zielony transport, z którego mniej lub bardziej będziemy mogli skorzystać. Wszystko oczywiście jest uzależnione od dostępności tego wodoru. I ilość autobusów, która mogłaby zostać zastosowana w tym transporcie, tutaj wspólnie żeśmy doszli do ogólnej liczby około 60 paru autobusów. Gdynia w początkowym okresie zakładała sprawdzenie tej technologii, chociaż tutaj, tak jak przedmówczyni moja pani Beata Szymanowska wspomniała, byliśmy też właśnie na tej wizycie, uczestniczyliśmy w tej wizycie po to, żeby zobaczyć, jak sobie można poradzić z zastosowaniem faktycznie autobusów wodorowych w tym transporcie. No to, to wszystko nam, że tak powiem, dało ten obraz i możliwości przedstawienia wielkości tego popytu, który jest tym istotnym naszym zdaniem elementem animacji pojawienia się wodoru w naszym obszarze. Te nasze koncepcje zostały też zweryfikowane w ramach projektu, który udało nam się w ramach też Pomorskiej Doliny Wodorowej i klastra wodorowego przedstawić do projektu, gdzie 11 krajów z Europy w tym uczestniczyło. Mieliśmy okazję wymienić się też tymi informacjami, ponieważ na tym najniższym szczeblu, że tak powiem, odbioru tego wodoru jest dosyć dużo wątpliwości z różnymi elementami, czy operacyjnymi, czy technicznymi. W każdym razie ta wersja została dobrze zweryfikowana, odrobiliśmy porządnie tą lekcję, więc jesteśmy tak naprawdę przygotowani do tego, że z zapowiedzi wodór ma się pojawić w 2023 roku i tu ten wodór chcielibyśmy w tym momencie zastosować w tej komunikacji. Ilość autobusów oczywiście będzie też uzależniona od dostępności finansowych, ale to, co nas cieszy, to oprócz tego, że o wodorze zaczyna się dużo mówić, to ta technologia też nie rozwija się od wczoraj, tylko już trochę, że tak powiem, lat trwa ten proces. W związku z tym też będziemy mieli szansę na zakup tańszych autobusów wodorowych, których cena w tej chwili powoli zbliża się do autobusów elektrycznych. Czyli pytanie, które jest właśnie związane, jak Gdynia, czy jak, jako miasto postrzegamy wodór, to właśnie ten obszar, ale drugim obszarem jest też obsługa komunalna miasta. Nie jesteśmy jedynym miastem w kraju, które oczywiście ku temu dąży. Generalnie rzecz biorąc, obsługa wywozu odpadów, sprzątanie miasta, serwis różnego typu infrastruktury miejskiej będzie też wymagał powoli przejścia na pojazdy zeroemisyjne. Wydaje nam się, że szybszą, że tak powiem, technologią, która zdobędzie tutaj pierwszeństwo, będzie mimo wszystko wodór w stosunku do autobusów, czy do, przepraszam, do pojazdów komunalnych, które wymagają innego zasięgu, ale też szybszego tankowania i innych elementów. Więc tutaj mamy drugi obszar, gdzie też mamy zastosowanie tego. Ale w obu przypadkach mówimy tutaj o paliwie do napędzania pojazdów, czyli to jest w zasadzie zamknięcie tego tematu, czy spięcie tego tematu. Nie zakładamy oczywiście żadnych energetycznych rozwiązań jako samorząd, czy jako miasta,
rozmawiając też z innymi samorządami, gdzie pojawiają się koncepcje chociażby spalarni śmieci, z których również można ten wodór wyprodukować w takiej czy innej formie i zasilać jednocześnie pojazdy odbierające odpady, no to zaczyna się robić taki na końcu tego łańcucha zestaw czy zespół, że tak powiem, czynników wpływających na popyt. Naszym celem jest bycie w tym całym procesie. Oczywiście przyjmujemy też pojazdy elektryczne po drodze, jak Państwo wiecie z różnych doniesień prasowych. Pojawią się jeszcze autobusy elektryczne, oprócz elektrobusów, które mamy okazję wykorzystywać w Gdyni. Niemniej decyzje włodarzy miasta są zgodne z tendencją. Dużo wcześniej przystąpiliśmy do tych działań i zgłaszaliśmy, no chyba mogę powiedzieć śmiało, że jako jedno z pierwszych miast w Polsce, w pierwszym projekcie, który pojawił się w 2017 roku, dostaw autobusów wodorowych na nasz rynek, gdzie to my byliśmy tymi autobusami już wtedy wstępnie zainteresowani. I tu mogę tylko dodać na koniec, że ta współpraca naszych wielu miast, które z jednej strony mają obowiązek zeroemisyjnego transportu, ale z drugiej strony są tym zainteresowane z punktu widzenia mieszkańców, myślę, że doprowadzi do sytuacji takiej, że czy będziemy mieli do czynienia z hubami wodorowymi, czy będziemy mieli do czynienia z rozproszoną produkcją wodoru, tak czy inaczej będziemy chcieli z tej technologii skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, porównując do innych źródeł energii, w tej chwili mamy, z pewnością można powiedzieć, że mamy boom na elektryfikację, na samochody elektryczne, ale głównie w aspekcie tych samochodów osobowych. Mamy olbrzymi boom na fotowoltaikę, szczególnie w aspekcie gospodarstw domowych, chociaż też coraz częściej pojawiają się projekty związane z większymi farmami słonecznymi. Od dłuższego czasu w Polsce już mamy boom na lądową energetykę wiatrową. Te projekty są z dużym sukcesem realizowane. Jesteśmy w przededniu olbrzymich projektów związanych z morskimi farmami wiatrowymi. Jak Państwo oceniacie, takie wolne pytanie do wszystkich panelistów, czy też jesteśmy w przededniu na boom wodorowy? Czy to można uznać już za fakt, ponieważ tej technologii, która jest już, która już funkcjonuje, jeszcze nie widać, ale wszystko wskazuje na to, że lada dzień ona zacznie się w bardzo dużych elementach pojawiać. Szacuje się, że 60%, pojawiają się takie szacunki, że 60% na przykład autobusów do 2030 roku miejskich może być zasilanych wodorem. Czy to są realne szacunki, czy ten udział wodorowy będzie gwałtownie rósł, czy wymaga to jeszcze trochę czasu? Szukam chętnych na odpowiedź. Może ja zacznę. To oczywiście tak. Ma Pan absolutną rację, że w tej chwili w Polsce, poza badaniami... Mi wydaje się jednak, że ten mikrofon, nie, Państwo słyszą? Nie, to... Podmienimy ten mikrofon, bo kolegi pan... Teraz można? O, teraz włączone. W takim razie wyłączyłem. Ja głęboko wierzę jak w to, że w tej chwili nie opłaca się produkować zielonego wodoru. W tej chwili to jest zbyt drogi proces. Natomiast jest jedna realna rzecz, czyli są fundusze Unii Europejskiej, które pozwolą tak napędzić ten rynek, zarówno od strony podaży, jak i popytu, tak doprowadzić do tego, żeby ceny sprzętu elektrolizerów czy ogniw paliwowych, które w tej chwili są bardzo wysokie, z czasem jak spadły. Wodór i Możemy wykorzystać jak tą szansę i stworzyć taki system, duży system gospodarki zamkniętej niejako. Jak wiadomo, energia słoneczna jest wynikiem reakcji termojądrowych,
polega na zamianie atomu wodoru w atom helu i dzięki temu dociera do nas no, prawie 100% jego energii. Ta energia jest magazynowana zarówno u nas w wodzie, w węglu została zmagazynowana kiedyś, dawno temu, w gazie ziemnym. Ja głęboko wierzę w to, że koncentrując się na gospodarce wodorowej, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby ta energia słoneczna, którą możemy zamieniać jak na prąd, możemy magazynować ten prąd w postaci wodoru i możemy wodór wykorzystywać chociażby jako paliwo, doprowadzi do tego, że jeszcze mając w pamięci cały czas pieniądze, które są tutaj bardzo ważne, niezmiernie ważne są fundusze europejskie, doprowadzi do tego, że za 100 lat, jak nasze dzieci będą patrzyły na spalanie węgla jako na czyste barbarzyństwo. Dziękuję. Tu jeszcze pani Beata. Może ja nie jestem ekspertem w wodorze, muszę się przyznać, bo z zawodu jestem ekonomistą, ale od 5 lat stworzyłam, oczywiście zarząd wyznaczył mi zadania pewne w nowych technologiach. Moja wiedza bardzo wzrosła w ciągu ostatnich lat, jestem z tego dumna wręcz. Jako kobieta jestem jedną z nielicznych zawsze uczestniczek wśród męskiego grona. Niemniej patrząc na optymizm, jestem bardzo pozytywnie nastawiona do wodoru i myślę, że będzie to boom. Jesteśmy obecnie białą plamą. Patrząc na to, że w transporcie morskim statki to tylko statki produkują tej emisji 2,8% emisji spalania, tak? I patrząc na to, że patrzyłam na statystyki, iż tych jednostek, które wykorzystują paliwa niskoemisyjne, jest zaledwie 570 na świecie. To jest naprawdę mało. To ja uważam, że ten boom wodorowy na pewno nastąpi. Jesteśmy białą plamą. Wstyd jest po prostu, że jesteśmy białą plamą w transporcie morskim, w transporcie lądowym. Niemcy, tak jak byliśmy wtedy na tej wizycie studyjnej, dla mnie to był szok, że mogłam przy autobusie stać i uczestniczyć w czasie jego tankowania. Kiedy przygotowywałam wraz z moim zespołem bunkrowanie LNG, ja byłam jakieś 30 metrów od tego bunkrowania LNG. Czyli to jest paliwo niebezpieczne, ale my jako port w Gdyni udowodniliśmy to, że warto go komercyjnie oferować naszym klientom, korzystając z tego. Już prawie 20 razy mieliśmy bunkrowanie LNG w porcie w Gdyni. Ale to był naprawdę trudny proces. Teraz przed nami jest wodór i my jako biała plama znowu w tym wodorze, staramy się przyspieszyć te prace. Komisja Europejska, widząc, że jest to przyszłość, wpisuje ten wodór do tych wszystkich dokumentów, więc oni mają już te analizy, że ten kierunek jest właśnie najbardziej opłacalny. Co dla mnie jest jeszcze istotne? LNG jest, oczywiście bardzo przepraszam, że tu jako ekonomista mogę na ten temat powiedzieć, LNG jest paliwem, które jest nieodnawialne. Wodór ma, rozumiem, że ma dwie ścieżki pozyskiwania, ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, tak? Czyli mając energię ze słońca, możemy ten wodór produkować. Idźmy w tym kierunku. Ten zielony wodór jest nam potrzebny. Ta zmiana, ta transformacja jest istotna. Wszyscy o tym wiemy. Musimy dbać o nasze dzieci, o nasze kolejne pokolenia, które muszą żyć w czystym klimacie, w czystym środowisku. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, bardzo proszę, chociaż już czas się skończył, ale jeszcze puenta. Na koniec podsumować, zadał Pan pytanie, czy jesteśmy skazani na wodór. Chciałbym, dobrze byłoby się oprzeć na danych, zobaczyć jak stan ekonomiczny firm, które produkują ogniwa paliwowe, jak się zmienił, jak te firmy się dowartościowały
jak rozwinęły się firmy produkujące elektrolizery. To jest jednoznaczna odpowiedź, co nas czeka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nasz panel dobiegł końca. Jesteśmy tam 3-4 minuty po czasie, więc dziękuję panelistom, dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam na kolejne panele Forum Wizja Rozwoju. Dziękuję.